Rzeczywiście w dzisiejszych czasach znalezienie dobrego pracownika, fachowca, eksperta w swojej dziedzinie nie jest takie łatwe. Jednakże możemy skorzystać z 5 takich sprawdzonych, profesjonalnych sposobów. Jednym z nich jest, jeżeli potrzebujemy pracownika szybko, jednym z nich jest rekrutacja wewnętrzna, czyli awansowanie pracownika z zespołu, którego już posiadamy. Sposób poszukiwania pracowników zależy od stanowiska, jakie chcemy obsadzić. Dlatego też, jeżeli szukamy pracowników na stanowiska produkcyjne bądź stanowiska specjalistyczne niższego szczebla, proponuję zgłosić się do agencji pracy czy agencji doradztwa personalnego, które w sposób profesjonalny spośród bazy kandydatów zrekrutują nam odpowiedniego kandydata. Jeżeli potrzebujemy pracownika produkcji, nie w pełnym wymiarze etatu, bądź tylko na okres jakiejś sezonowości, to wtedy również dobrym rozwiązaniem jest praca tymczasowa, gdzie agencja pracy tymczasowej może po prostu takiego pracownika nam wypożyczyć na określony czas. Kolejną możliwością znalezienia pracownika jest możliwość rekrutacji pracowników ze wschodu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w momencie, kiedy fachowców na naszym polskim rynku już brakuje. Są to między innymi spawacze, ślusarze. Także bardzo chętnie podejmują pracę w Polsce mieszkańcy Białorusi czy Ukrainy. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia o pracę dla takich obcokrajowców załatwia agencja pracy, także pracodawca nie musi się o te sprawy i procedury martwić. To też znowu wszystko zależy od sytuacji i od stanowiska. Na pewno awans wewnętrzny sprawdza się w sytuacji, kiedy rzeczywiście pracujemy w specyficznej branży. Dane stanowisko jest bardzo specyficzne i unikatowe. Wtedy rzeczywiście łatwiej jest już awansować kogoś z zespołu i przyuczyć do pracy, niż rzeczywiście przyjąć osobę z zewnątrz, która będzie od podstaw uczyć się naszej branży, naszej firmy, naszego stanowiska pracy.